Cześć, ja nazywam się Arkadiusz Siczek, być może kojarzysz mnie z bloga askomputer.pl, ewentualnie z social media i paru innych źródeł, gdzie regularnie dzielę się wiedzą na temat Linuxa, Zabbixa, również automatyzacji pracy z serwerami. A dzisiaj spotykamy się, bo chciałem Ci przedstawić pewną rzecz, która być może Cię zainteresuje. Zdaję sobie sprawę, że dużo osób w ostatnim czasie pytała mnie na temat możliwości nauki Linuxa, sprawnej i praktycznej. Nie ma co ukrywać, Linux w ostatnim czasie nabiera coraz większego znaczenia, coraz więcej firm przechodzi na serwery, na infrastrukturę z wykorzystaniem właśnie oprogramowania typu Linux. Nawet Microsoft nie kryje się już ostatnio z tym, że coraz częściej wykorzystuje technologię opartą o Linuxy. Na Windowsie w tym momencie możesz bez problemu uruchomić maszynę opartą o Linuxa, a również Dockera. Już nawet chmura Microsoftu, czyli Azure, jest w głównej mierze oparta o Linuxy. W tym momencie ponad 50% maszyn, które są utrzymywane na chmurze Microsoft, jest oparta właśnie o technologię Linux. Zatem widać, jaki jest trend. Coraz więcej firm inwestuje w Linuxy, coraz częściej opiera swoją infrastrukturę o tego typu rozwiązania i nie da się ukryć, że ten ruch będzie coraz bardziej postępował, coraz więcej będzie serwerów wykorzystujących ten właśnie Linux, a wykorzystanie chmury, kontenerów będzie tylko ten proces przyspieszać. Zdaję sobie sprawę, że duża część administratorów unika Linuxa. Uważają, że jest skomplikowany, nieintuicyjny, ewentualnie po prostu nie wiedzą, jak zacząć. I właśnie dla tych osób przygotowałem specjalny program. Kurs administracji serwerami Linux. Mojego autorstwa. Jest to program, w którym niemalże po każdym kroku, po każdym etapie poprowadzę Cię za rękę. Pokażę Ci dokładnie, jako człowieka, który nie ma totalnie żadnego doświadczenia z Linuxami, zostać administratorem Linux, administratorem serwerów Linux, bo to jest naszym celem. I właśnie w tym kursie będziemy się w głównej mierze opierali na praktycznym wykorzystaniu serwerów, tak byś po tych 11 modułach i po 11 tygodniach stał się pełnoprawnym administratorem serwera Linux. Przede wszystkim będziesz w pełni wiedział, jak uruchomić, skonfigurować, monitorować i zabezpieczyć całe środowisko, tak by pracowało z wykorzystaniem jak najlepszych praktyk i tak, żeby było niezawodne, bo to jest naszym celem. To, by nasz serwer, aplikacja i różne rozwiązania, które będziemy uruchamiać na tym serwerze, działały stabilnie i nieprzerwanie. A co dokładnie znajdzie się w tym programie, już pokazuję. Przede wszystkim zaczniemy w module pierwszym, gdzie poznasz prowadzenie do naszego kursu, do naszej pracy, jak będzie wyglądała praca z Linuxem, jak i do samego Linuxa. Zrozumiesz, co to kernel, init, jakie są różnice pomiędzy dystrybucjami. Taki, można powiedzieć, moduł na rozgrzewkę. Drugi moduł to już podstawy administracji Linuxa. W pierwszym module dowiesz się, czym jest Linux i jak to wygląda jego praca, natomiast w drugim już wskakujemy w tą pracę administratora. I tutaj nauczysz się instalacji, uruchomienia, konfiguracji serwera Linux. Przede wszystkim obsługi terminala, bo to jest bardzo ważne. Będziemy opierać się na wersji serwerowej, czyli praca w linii poleceń. Zrozumiesz działania grep, system CTL oraz wiele innych najpopularniejszych aplikacji i narzędzi użytkownych. Kolejny moduł to uprawnienia i dostęp. Tam zrozumiesz dokładnie, jak konfigurujesz użytkowników, grupy, uprawnienia dostępu. Bardzo ważny moduł, którego nie możemy oczywiście pominąć. Moduł kolejny to podstawy sieci. Tutaj pokażę Ci dokładnie, jak administrować i monitorować sieć oraz usługi sieciowe. Następnie wejdziemy w zaawansowaną obsługę sieci i w tym momencie będziesz już wiedział, jak uruchomić i zarządzać kluczowymi usługami sieciowymi. Nauczysz się konfiguracji i administracji chociażby namespaces, serwera DNS, VPN, DHCP, routingu czy dostępu zdalnego. Moduł szósty to już zabezpieczenie dostępu. Efektem tutaj będzie to, że będziesz wiedział dokładnie, jak zabezpieczyć dostęp do serwera. Moduł siódmy. Utrzymanie i hardening. Po tym module można powiedzieć, że już będziesz pełnoprawnym administratorem, który wie, jak zarządzać serwerem, usługami oraz siecią. Do tego wiesz, jak dbać o bezpieczeństwo serwera. W module ósmym wchodzimy już trochę na bardziej zaawansowane tory, czyli tutaj zrozumiesz i nauczysz się zagadnień przydatnych chociażby w pracy DevOps. I właśnie w tym module dowiesz się, jak zarządzać wydajnością serwera, nauczysz się dobrych praktyk, zrozumiesz, jak działa Samba, serwer w chmurze, Docker, LVM, czy chociażby nauczysz się, jak skonfigurować hosty Linuxowe, tak by działały w domenie Windowsowej Active Directory. Moduł dziewiąty to już automatyzacja. Tutaj będziesz uczył się
tworzenia skryptów i uruchamiania zadań automatyzujących codzienną pracę. Jak wiadomo, są możliwości, dzięki którym możemy sobie tą pracę ułatwić, więc warto z tego skorzystać. Moduł 10 to zabezpieczenia. Tutaj nauczysz się dokładnie, jak obsługiwać kopie zapasowe czy SE Linuxa, poznasz również Bakule, Kali i dowiesz się, jak wykonywać testy penetracyjne, które również przydają się administratorowi do tego, żeby sprawdzić przede wszystkim, jak pracuje jego środowisko, czy nie ma jakichś problemów. No i moduł 11, ostatni, rozwiązywanie problemów. Tutaj dokładnie nauczysz się sprawdzać, analizować i przede wszystkim rozumieć logi systemowe. W tym module nauczysz się rozwiązywania praktycznych problemów czy problemów z siecią. Tak to wygląda, jak widzisz, 11 modułów wypakowanych wiedzą. Co najważniejsze, mam tutaj też dla Ciebie gwarancję, bo przede wszystkim niczym nie ryzykujesz. Dołączając do naszego programu, masz 30 dni na zwrot pieniędzy. Gdyby się okazało, że coś Ci nie pasuje, coś Ci się nie podoba, może się okazać, że równie dobrze stwierdzisz, że nie podoba Ci się mój wyraz twarzy. Może tak być. Przede wszystkim, jeżeli uznasz, że chcesz zwrot pieniędzy, masz na to prawo 30 dni i co najważniejsze, nie musisz podawać żadnego powodu. Po prostu piszesz do mnie maila: słuchaj Arku, chciałbym zwrócić kurs, poproszę zwrot pieniędzy i nie ma problemu, automatycznie zwracamy Ci pieniądze. Zachęcam Cię zatem do przejrzenia opisu na dole, zapoznaj się z tym programem, poczytaj o nim. Tam znajdziesz również zegar, bo co najważniejsze, sprzedaż i zapisy do kursu są bardzo ograniczone. Ma zaledwie kilka dni, by dołączyć do naszej ekipy. Czekam na osoby, które chcą się rozwijać, chcą poszerzać swoje kompetencje w IT, chcą zdobywać doświadczenie. Przede wszystkim czekam na osoby zdecydowane i chętne działania. Poniżej jest zegar, który odlicza godziny do końca zapisów na kurs. Gdy nadejdzie godzina zero, nie będzie możliwe już dołączenie do naszego kursu. Zatem czekam i zapraszam.